Hej hej, witajcie kochane skorpiony i skorpioniczki. W czytaniu na luty 2024 roku. Zatem sprawdzamy co? Motyw przewodni miesiąca. Najpierw najważniejszy taki, no czy znaczy nie wiem, czy najważniejszy. Motyw przewodni, temat dominujący. W lutym 2024 dla skorpionów, poproszę, a będzie to tym, czyli energią podróży, przemieszczania się, zmian. Szóstka mieczy, zawsze jest powiedziane ruch, ucieczka, podróż taka wewnętrzna i zewnętrzna, bo czasami można przemedytować cały miesiąc, ale też można zmienić miejsce. Tu często mamy y, też takie energie związane z, ze szkoleniami, z konferencjami, przeszkoleniem, nawet do nowego zawodu. Ale najczęściej jest to energia zmiany miejsca z punktu X do punktu Y, prawda? Może będziecie planować podróż, albo w tym podróż realnie jest szansa, by się wybrać, ponieważ ta energia dąży i ciąży ku czemu? Ku zmianom, ku podróżom. Oczywiście czasami jest to nawet i taka decyzja życiowa z rodzaju przeprowadzki, też nie? W tym temacie przewodnim ja mam wrażenie, że wy w ogóle będziecie mieć taką dużą, naprawdę potrzeby zmiany krajobrazu. Mamy dość oglądania tych samych twarzy. To jest sy symbol zmienności, znaków zmiennych. To jest symbol powietrza. Wprawdzie tu widać przeprawę przez wodę, często przez Rubikon, że jesteśmy już po drugiej stronie i mamy takie świeże, nowe spojrzenie. Więc okej, okay, bo prawdopodobnie ta energia ma was odświeżyć. Ma też emocje jakieś zresetować. Więc yy, dobra przestrzeń, bo ta przestrzeń ona tutaj przybliża człowieka do yy, takiego zdystansowania się. Jak to się mówi, nabieramy wody w usta, nie? Czasami tak. Dystansujemy się od problemów albo od jakichś ludzi. To jest duża taka umiejętność nabierania dystansu. Miesiąc prawdopodobnie będzie sprzyjał też pracy konsultacyjnej, bo tu mamy wszelkiej maści konsultantów, podwyższamy kwalifikacje. Ale to co najważniejsze, dystansując się albo podróżując, my tutaj odkrywamy nowe możliwości. Mamy taką energię dość akceptacyjną, bo jednak szóstki to jest energia współpracy. Co więcej, może też chodzić o to, że wy musicie się wkupić w czyjeś łaski w nowym środowisku, bo zmiana miejsca, zmiana pracy to często nowe środowisko, i my tutaj, nabierając dystansu, jednocześnie. Wkupiamy się w czyjeś łaski, w czyjąś akceptację. Spośród mieczowych i tak ta szóstka jest najlepsza, bo generalnie miecze nie najlepiej się kojarzą. Jedynie as-mieczy i szóstka mieczy w pozycji prostej to są takie lepsze odsłony, i właśnie ta lepsza odsłona została tutaj pokazana. Dobrze, Skorpionki. Wasza energia wewnętrzna, immanentna. Karty były potasowane, ale ja i tak na wizji jeszcze doenergetyzowuję. Skorpiony w lutym 2024, jakie będziecie wasza energetyka, co od was płynie? No proszę, specjalizujecie się, pracujecie, konsultujecie się. Mamy tutaj energię nauki, energię wykształcenia, energię specjalizacji, energię różnych fachów, tak. Czyli może być tu i żołnierz w mundurze, równie dobrze może być ktoś inny w uniformie czy w uniformie, bo tu często mamy ludzi w uniformie, takich specjalistów i urzędników, czyli albo wchodzicie w skórę tego człowieka, albo nabywacie takich nowych umiejętności. Związanych z wykształceniem, wpływacie na innych ludzi, macie wiele do powiedzenia, na pewno macie wiele do powiedzenia. Oczywiście ta energia mówi, o ile będziecie w tych energiach miecza od początku do końca um, obiektywni i dyplomatyczni, to wiele można tym mieczem zwojować, ale ten miecz to co to jest? To jest słowo pisane i mówione, prawda? Czyli symbol edukacji, symbol wszystkiego tego, co jest na piśmie bądź wypowiedziane mamy tutaj umowy, energię pewnego fachu i takiej yy, i szacunku społecznego. Także tutaj się mieczem nie wojuje, tylko czym się walczy informacją i wiedzą. W dobrej energii jesteście. Bardzo takiej wyspecjalizowany. Oczywiście czasami tutaj się przemieszczamy po to, żeby spotkać się też ze specjalistą, nie na przykład z jakimś tam nie wiem prawnikiem, lekarzem, dowódcą kimś takim. Yy. Macie dobrą energię wewnętrzną, bo tu dysponujemy olbrzymią siłą obiektywizmu, rozsądku i wiedzy. Także bardzo ładnie zobaczymy, co płynie z zewnątrz do Was, skorpiony, energia zewnątrz, wpływy otoczenia, kto do Was przychodzi, czego od Was chce w lutym 2024 skorpiony. Coś podobnego już widziałam, tylko nie pamiętam czy u wag, czy u panien, ale ta energia jak się tutaj powtarza, wpływy z zewnątrz, to jest taka burza w szklance wody, jak to się mówi, nie taka energia antagonistyczna, gdzie trzeba rzeczywiście albo przekonać kogoś do swoich racji, wkupić się w te łaski, ale może być trudno, bo wokół jest energia niezbyt uczciwa energia bardzo konkurencyjna tutaj ludzie nie współpracują. Mamy energię chaotyczną, taką wręcz przemocową, nie? bo tutaj grupa tych osobników, często jest to własna rodzina, po prostu każdy tutaj ma takie zapędy egoistyczne, czyli typowy konflikt interesów i w grupie tych tak zwanych braci nie ma jednomyślności, bo tu brakuje wokół jednomyślności, czyli ci ludzie tacy konfliktowi. Oni tutaj walczą o swoje, chcą coś udowodnić, ale w taki sposób nieuczciwy, podstępny bądź przemocowy. I ta energia, oczywiście, nigdy dobra nie będzie, bo tutaj wy. Y, 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 y bardzo obiektywnie na sprawy patrzycie, a tutaj zagroż w tym otoczeniu. Nie ma zdrowego rozsądku. Rywalizacja może być twórcza, ale nie tym razem. Tutaj po prostu wiecie, czego brakuje takiego uzgodnienia, jedności, takiego celu, jakiegoś jednego dążenia, bo grupa wtedy dochodzi do jakiegoś zysku, kiedy ma jeden cel i wspólnie do niego dąży. Tutaj tego nie ma, więc jakieś kłótnie, nieporozumienia, dużo spraw do załatwienia, w waszym otoczeniu. Taka energia, powiedziałabym, konieczności właśnie zmodyfikowania postaw ludzkich, nie? No więc trudni ludzie wokół was i nawet cała grupa takich trudnych ludzi, bo to jest taki trudny zespół, który właśnie nie bardzo ma ochotę na współpracę, a bardziej na konkurencję, jeśli już nie. Te piątki bywają problematyczne. Macie tutaj szóstkę w motywie, żeby właśnie do jakiejś równowagi dojść a tutaj w otoczeniu no, tej równowagi bardzo mocno brakuje, więc już na tym poziomie czytania macie taką wyraźną wskazówkę, że zwłaszcza przy tych nowościach i jakichś musicie się liczyć z, ze sprzeczkami, bądź z jakąś tutaj niezgodnością, nie? Czyli prawdopodobnie będziecie też postawieni, ci ludzie was postawią przed jakąś tak zwaną wyższą koniecznością. No i spojrzycie na swoją sytuację takim dyplomatycznym okiem i, i stwierdzicie, że okej, okay, że będziecie musieli tutaj jakoś odpowiednio się ustawić, w takim sensie wyczuć środowisko. I nie wikłać się w cudze kłopoty. I taka jest tutaj też przestroga. Yy, nie wchodzić, nie ingerować. Yy, nie być też rozjemcą, bo możecie mieć ochotę właśnie, żeby być rozjemcą w cudzych sprawach. Macie się trzymać z tego, od tego po prostu z daleka, żeby się nie obciążać nie swoimi niepotrzebnymi sprawami. Dobrze, patrzmy dalej skorpiony luty 2024. Wyzwanie miesiąca dla Was. I jak najprawdopodobniej na nie odpowiecie. Okiełznacie tę bestię, skontrolujecie albo młodego osobnika nierozsądnego, albo właśnie taką energię hulaszczą, albo taką energię bardzo, bardzo nierozsądną. Bo wyzwaniem jest energia iluzyjna, podstępna i bardzo nierozsądna. Paść kielichów w odwrocie. W wyzwaniu może być jakaś taka oferta, która tylko ładnie wygląda z wierzchu, bo okładka nęci, ale pytanie co jest w środku. Mamy tu energię zabawy, imprezy czy czyimś kosztem, mamy energię też odwoływanych spotkań. Generalnie tu są takie oferty i zaproszenia, które są pomyłką albo źle ulokowanym uczuciem. Ryder tutaj wprost, prawda? Prawi. Jest to uwiedzenie, iluzja i podstęp. I teraz, czy wy to okiełznaczy? No tak, bo macie tutaj siłę po swojej stronie, czyli energię, która potrafi skontrolować emocje. Wokół właśnie jakichś dziwnych ludzi, niedojrzałych, bądź też ofert, właśnie takich bardzo powierzchownych. Jesteście w energii specjalistycznej, dodatkowo macie tutaj to, nie? Paść kielichów w odwrocie to czasami też są takie energie zakłócające nasz poziom zdrowia, ale tu mamy odzyskiwanie sił, tak czy inaczej. Ta siła jednak też pokazuje dość dobre zdrowie, taką energię akceptacji, też swojej kobiecości, seksualności. To jest taka ścieżka sportu, zdrowia i witalności. Nie? Taka umiejętność przetrwania w każdych warunkach tutaj u Was zwycięża, w każdych warunkach. Także w sumie dobre rokowania, dobra odpowiedź na to, co tutaj Was wyzywa, czy wzywa, prawda? Tylko to jest taka energia, właśnie, bardzo taka śmieszna wręcz. Ona jest taka pomniejszona, taka karzełkowatość jest w tym październiku, w odwrocie, bo to naprawdę jest drastycznie nieodpowiedzialne albo drastycznie nieważne chociaż no może właśnie z jakąś tutaj tą ofertą taką przychodzić, że zobacz jaka okazja, ja tu daję Ci cynk, skorzystaj daj się tutaj złap, złapać na tę złotą rybkę, która wszystkie Twoje życzenia spełni no nie, nie, nie i myślę, że Wy tutaj rozpoznacie tę energię bo siła ma na dużą przewagę Prawda? Nad tym odwróconym paziem kielichów, czyli dużą przewagę ma nad yy, właśnie albo tym niedojrzałym człowiekiem, żeby go jakoś tak też yy, yy, przymusić to może nie, ale yy, skontrolować, bo tu patrzymy komuś yy, na ręce i wychwytujemy błędy. W dodatku na czas. To też jest ważne. Ważny jest ten timing, żeby w porę wykryć jakąś nieprawidłowość. No więc miejcie baczenie, nie? Na jakichś takich bawidamków, na jakieś takie y, energie. Być może kogoś z trygonu wody, tu często mamy ryby, może być ktokolwiek. Macie się bezsensownie nie poświęcać. Ani dla dzieci, ani dla partnera, ani po prostu dla pracy. Dlatego, że tu w wyzwaniu jest możliwość popadania w jakiejś skrajności. Przy Was może kręcić się też, też, też taka osoba niedyskretna. Jednym uchem coś wysłucha, pójdzie dalej, jakąś plotkę wypuści, taka energia tempa w gruncie rzeczy, bo mówię, to jest taka karzełkowatość, taka tempota, taka energia służalcza, taka sprzedajna, taka bojaźliwa, taka naprawdę. Bardzo słaby, chwiejny charakter, więc tutaj nie możemy faktycznie być ofiarą tego czegoś. I myślę, że nie będziecie, bo po waszej stronie no, zdecydowanie jest tutaj energia siły, mocy, przetrwania, więc powinno być ok. Tak przynajmniej karty tutaj pokazują taki właśnie potencjał ogarnięcia tej rzeczywistości. W, 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 w taki sposób, który wy znacie i lubicie. Co ciekawe, tu nie ma właśnie y, takiego stosunku emocjonalnego do tego, co z emocjami wychodzi. Raczej jest tu jasne, otwarte stawianie sprawy. I to otwarcie tej paszczy to pokazuje Twoją postawę, że Ty jasno i otwarcie stawiasz warunki żeby jakąś kwestię sporną rozwiązać. I oczywiście tu więcej jest u Twojej łagodności i dyplomacji niż walki. I trzymać się proszę tego kursu. Sprawy dobre, najlepsze w lutym dla Ciebie, Skorpioni. Luty 2024, na co dobrego możesz liczyć? To dobro, które do Ciebie przyjdzie. Może być wyjście z choroby, bo to jest taki powrót do świata po chorobie, regeneracja zdrowia, prawda, organizmu. Mamy koniec choroby pokazany w dobrych sprawach, ewentualnie takie wyjście z takiego swojego zaścianka, z takiego zabetonowania, ze swoich czterech ścian. Tu często faktycznie wychodzimy z klinik, szpitali i więzień więzień umysłów też umysłu, nie? Ponieważ tu jest więcej przestrzeni, tu jest więcej tego takiego przeciągu, powiedziałabym. Bo mamy takie poczucie, że uwalniamy się właśnie albo od choroby, albo od jakiejś spekulacji na temat właśnie uczuć. Czy ktoś nas kocha, czy nie. Czy w ogóle spekulacji też jakichś ekonomicznych. Uwalniamy się od tych spekulacji. Dlaczego? Bo mamy wiedzę, my już wiemy. Co czym jest naprawdę bez tych masek, jest mniej po prostu napięcia, nie? Patrzmy dalej, czyli Wasze nadzieje i obawy w lutym 2024: Skorpiony. Nadzieje i obawy, i od razu wyciągnę kartę na przyczyny zdarzeń miesiąca, przyczyna zdarzeń, tego, co się zadzieje w lutym. Znowu tutaj dziecko, mamy dwa razy pazia pokazanego, bo i w przyczynie, i w wyzwaniu. To, co jest wyzwaniem, może być przyczyną zdarzeń. Początek nauki, dość trudne, albo nowej pracy, nowych obowiązków, albo niewłaściwe obchodzenie się z pieniądzem, energia, która idzie w dwie strony, rozrzutności bądź skomstwa, albo rzucania roboty w połowie. Albo w ogóle dziecko problematyczne, które ma problemy z nauką, nie? bo to jest uczeń. Który ma, czy student, który ma problemy z nauką, koncentracją, brakuje mu wytrwałości, a wiadomo, że sukces osiąga się dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy. Więc to jest w przyczynie zdarzeń, że po prostu tu mamy jakieś problematyczne dziecko albo trudny nowy początek, przedsięwzięcia. Natomiast jeżeli chodzi o energię yy, obaw czy nadziei, to raczej tutaj mamy energię nadziei związaną z naszym rozwojem, z naszą terapią, bo tu mamy i dobrych lekarzy, i mamy dobrych nauczycieli. I poznajemy swoją wartość. Ta karta przypomina, co jest w życiu najważniejsze, prawda? Czyli tu i teraz, taka energia, która mówi o moim powołaniu, o samodzielności życiowej i niezależności, znalezieniu tego swojego własnego miejsca w świecie. Więc macie na to nadzieję, macie na to nadzieję, na mądrość, na rozwój duchowy, na naukę, na energię, być może odpoczynku w samotności, też możecie mieć nadzieję. Lepiej poznacie siebie, swoje wnętrze, taka energia przewartościowania jest w nadziejach, jest tutaj zdecydowanie. Jeszcze możecie mieć nadzieję związane z, no, też konkretnie z, z, bądź obawy z energią panny, bo ona też tutaj często jest sygnifikowana przez postelnika. Dobrze, moje, moje drogie skorpiony, zobaczmy wobec tego, jak miesiąc kończycie, z czym wychodzicie, z jakim utargiem, z czym wychodzicie z miesiąca. Wychodzicie z miesiąca w takiej energii rozchwianej nieco, bo tu właśnie wymagana jest jakaś systematyczność, jakaś rutyna, taka energia uporządkowania. Jest chaotycznie. Z lutego wychodzicie w takiej energii walki, w... jakby w... widać, że tutaj patrzycie takim, przez, takim zimnym okiem, jakbyście mieli w ręku właśnie to zimne szkiełko, na, na chłodno, tak? To nie do końca musi się udawać, bo jest ta prowokacja, jest, jest to w pobliżu, i jest właśnie. Ktoś Wam tutaj podniesie adrenalinkę, mam wrażenie. Dużo jest takiej energii prowokacyjnej, energii konfliktowej, takiego zawłaszczania terenu, takiej walki o władzę, żeby tak Was sprawdzić, albo Wy może będziecie mieli ochotę większego jakiegoś napięcia w końcówce miesiąca. Tego bym nie wykluczyła. Nie jest to energia najłatwiejsza, bo ona chce szybko, ona jest popędliwa, ona yy, ujawnia yy, czy walczy o, o przywództwo. Jakiejś grupie ludzi, albo się musi jakoś bronić przed tymi wrogimi buławami, tutaj dookoła, prawda? Więc nie jest tutaj najłatwiej. Więc końcówka miesiąca to ja bym powiedziała, może nie tyle chodzi o koniec, tylko na wyjściu, co wy macie, tak? Wychodzicie z miesiąca. W takiej przestrzeni zniechęcenia, mam wrażenie. Zniechęcenia, bo jakieś nawarstwiają się problemy, a to też przyczynie była, nawarstwiały się problemy z powodu braku systematyczności. I to na koniec miesiąca myślę, że wybrzmi, wybrzmi to. Yy, mamy tu takie zaległości, to tak jak uczeń ma zaległości w nauce, tu się też polega, bo pojawiają zaległości, taki natłok spraw do załatwienia, właśnie powiązany z tym, że yy, ktoś nie na czas się wywiązał, że się nawarstwiło. To tak jak się drukarka blokuje, nie? poprzez jakiś zator papieru, no to taki właśnie mamy zator, takie jakby było zatwardzenie, takie energetyczne, czyli sytuacja taka bardzo niechciana, bo faktycznie tu Problemem jest brak systematyczności. Oczywiście mogą być takie plotki też wokół Was i na Wasz temat, i no niewykluczone jakieś tutaj tak zwane niechciane kontakty, bo tu są kontakty wymuszone niechciane. My z kimś się spotkać nie chcemy, ale de facto musimy i ten kontakt jest tutaj właśnie wymuszony nie? też tu to widać. Takie tutaj macie energię. Co wobec tego karty Wam doradzą, bo rada myślę jest tutaj kluczowa w tych okolicznościach. Luty 2024 dla Skorpiona. Rada od kart, z której możecie skorzystać, oczywiście nie musicie, bo macie wolną wolę. Odwrócony król kielichów. Mhm. Dwie rzeczy tutaj się pokazują oczywiście, jak zawsze. Dlatego, że to może chodzić o konkretną, realną osobę, która przerzuca winy na innych, i, i, i tutaj musimy rzeczywiście zachować zimną krew, bo wy jesteście w królu mieczy, a tutaj mamy odwróconego jakiegoś takiego rozchwianego, emocjonalnie nie, da, nie nadążającego za rzeczywistością mężczyznę. Zwykle, nie? On oczywiście może różnych rzeczy nadużywać, ale najczęściej to on nadużywa emocji i, takie, i tak rozgrywa emocjonalnie człowieka. Energia waszego trygonu, energia wody. Uważać na tego mężczyznę macie powiedziane. Postawić mu jakieś granice, bo on tu tak właśnie zawsze powie, że ktoś jest winny, ale nigdy nie ja, choć właśnie te błędy najczęściej on popełnia i jest przyczyną różnych nieprawidłowości, nie? A druga rzecz, no właśnie, żeby tutaj emocjonalnie wytrwać w tym miesiącu, nie dać się sprowokować po prostu, trzymać się z daleka od jakichś plotek, zwłaszcza gdyby ta energia płynęła albo od jakiegoś niespełnionego artysty, albo od po prostu człowieka, który jest właśnie taki, takim pokurczem emocjonalnym. Ja go tak często nazywam, bo on naprawdę jest bardzo mocno zaburtą właśnie tej wody Uczuć, w tym sensie, że bardzo męczy, męczy innych, męczy, męczy swoim cierpiętnictwem, męczy tak zwanym swoim poświęcalstwem, ma takie kaprysy, wahania nastrojów. To może być też wasza energia, więc tu po prostu chodzi o to, żeby emocjonalnie tutaj nie podchodzić w tym miesiącu absolutnie do niczego: ani spraw romantycznych, ani do własnych dzieci, ani do spraw zawodowych, bo najważniejszy jest od początku do końca zdrowy rozsądek. Yy, powściągnięcie emocji, walka z jakąś niedojrzałością, infantylizmem, i powiedziałabym: yy, nie brać na siebie tutaj cudzych problemów, zwłaszcza, właśnie jakichś emocjonalnych, nie? Tego nie wolno tutaj robić. Nie rozdajemy siebie też za darmo, bo król kielichu w odwrocie to czasami jest też taka energia ostrzegająca, że zaraz, zaraz, jak pracujemy, to, to, to przecież musimy dostać za to pieniądze. Tutaj nie uprawiamy jakiejś akcji charytatywnej. Dlaczego? No bo mamy dzieci, bo musimy opłacić rachunki, jak każdy inny człowiek, nie? Więc w ogóle... Przypominanie o tym komukolwiek jest co najmniej nie na miejscu, bo zwyczajnie no, człowiek musi tutaj z czegoś i za coś żyć. Ta osoba czy związek z tą osobą nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Tu jest dużo takiego wybuchu złości, przyjmowania roli ofiary, więc macie powiedziane: nie dajcie się zmanipulować, nie dajcie się tej emocjonalnej kontroli tego człowieka manipulacji wszelkiego rodzaju, czy to w miejscu pracy, czy w życiu osobistym. Pamiętajcie o tym, że raz można zbłądzić, tak jak ten król, nie? On się czasami raz upija o jeden raz za dużo. Raz można, ale ileż można właśnie? Raz tak, natomiast później trzeba dochować sobie samemu wierności. Może tu w ogóle mężczyzna ma problem z wiernością, albo z jakimś nałogiem, wtedy jest jeszcze innego rodzaju sytuacja, która namawia Was do po prostu rozprawieniu się z tym, żeby się rozprawić z tym tematem, no ale można radzić, nie? A to już po prostu każdy sam o sobie decyduje. Wszystkiego dobrego, skorpionki, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie, no i życzę Wam udanego lutego. Pa!